This video was made possible by Brilliant, a math and science problem-solving website that makes learning fun and rewarding. Miyamoto Musashi, jeden z największych samurajów, jacy kiedykolwiek żyli, wierzył, że ochrona naszego honoru była ważniejsza niż ochrona naszego życia. W swoim Dokudo, zbiorze 21 zasad dobrego życia, które zadedykował jednemu ze swoich uczniów, napisał: możesz porzucić własne ciało, ale musisz zachować swój honor. Cytat ten umieszcza Musashiego na długiej liście mędrców, którzy twierdzą to samo. W Apologii, zapisie jego publicznego procesu w Atenach, napisanym przez Platona, Sokrates powiedział: człowiek, który jest dobry do czegokolwiek, nie powinien obliczać szansy na życie lub śmierć. Powinien tylko rozważyć, czy robiąc cokolwiek, postępuje dobrze czy źle. Postępuje jak dobry człowiek, czy jak zły. Epiket, wielki stoicki mędrzec, powtórzył to twierdzenie, gdy w swoich dyskursach powiedział: to nie śmierć czy ból są przerażające, ale strach, który odczuwamy w obliczu śmierci lub bólu. Dlatego chwalimy człowieka, który powiedział: umrzeć nie jest straszne, ale umrzeć z hańbą. W swoich rozmyślaniach Marek Aureliusz, ostatni z pięciu dobrych cesarzy Rzymu, napisał: gdyby po drugiej stronie śmierci było coś szkodliwego, upewniliby się, że umiejętność uniknięcia tego jest w tobie. Jeśli nie szkodzi to twojemu charakterowi, jak może zaszkodzić twojemu życiu? Seneka, wielki rzymski filozof i mąż stanu, w swoich listach napisał: życie nigdy nie jest niepełne, jeśli jest honorowe. Bez względu na to, w którym momencie opuszczasz życie, jeśli opuszczasz je we właściwy sposób, jest ono całością. Powodem, dla którego mędrcy tacy jak Miyamoto Musashi mówią nam, abyśmy cenili nasz honor ponad własne przetrwanie, jest to, że chroni to nasze sumienie, a utrzymanie zdrowego sumienia jest jedynym sposobem na prowadzenie wolnego i spokojnego życia. Jeśli chcemy wiedzieć, co się dzieje, gdy człowiekowi brakuje zdrowego sumienia, nie ma lepszego tematu do badań niż psychopata. W książce Bez sumienia dr Robert Hare, specjalista w dziedzinie psychopatologii, napisał: ich cechą charakterystyczną jest oszałamiający brak sumienia. Ich gra polega na samozadowoleniu kosztem drugiej osoby. Wielu z nich spędza czas w więzieniu, a wielu nie. Wszyscy biorą znacznie więcej, niż dają. Psychopaci nie mają sumienia, a wpływ, jaki wywiera to na nich własne życie i życie otaczających ich osób, jest druzgocący. Jak pisze Hare, prawda jest taka, że struktura osobowości psychopaty oznacza kłopoty dla reszty z nas. Tak jak żarłacz biały jest naturalną maszyną do zabijania, tak psychopaci naturalnie wcielają się w rolę przestępców. Ich gotowość do wykorzystania każdej nadarzającej się sytuacji w połączeniu z brakiem wewnętrznej kontroli, którą znamy jako sumienie, tworzy silną formułę dla przestępczości. Choć nie wszyscy psychopaci są przestępcami, brak działającego sumienia sprawia, że psychopaci znacznie częściej niż zwykli ludzie angażują się w zachowania przestępcze. Powodem tego jest fakt, że w ich oczach przestępstwo ma logiczny sens. Ponieważ psychopatom brakuje działającego sumienia, nie przywiązują oni żadnej wagi do bycia dobrym człowiekiem lub przestrzegania zasad społecznych. Jeśli złamanie jakiejś zasady pomoże im zaspokoić własne pragnienia, zrobią to. Naturalnie prowadzi to do zachowań przestępczych. Poza krzywdzeniem innych, zachowania przestępcze podważają także ich własny potencjał i przyszłe cele. Psychopaci są niewiarygodnie złymi planistami długoterminowymi.
Jak pisze Herr, psychopaci mają tendencję do życia z dnia na dzień i częstej zmiany planów. Niewiele myślą o przyszłości i jeszcze mniej się o nią martwią. Tak więc brak sumienia sprawia, że niezwykle trudno jest utrzymać owocne, długoterminowe relacje, ale nasza zdolność do prosperowania w świecie, wręcz przeciwnie, zależy od naszej zdolności do tworzenia dobrych, długoterminowych relacji. Od zwierząt, które hodujemy i wykorzystujemy jako pożywienie, przez drzewa, które dają nam tlen, po ludzi, z którymi handlujemy, aby zaspokoić nasze własne potrzeby. Nasz rozwój zależy od dobrych, długoterminowych relacji. Brak sumienia, jak ma to miejsce w przypadku psychopatów, utrudnia pomyślne funkcjonowanie w świecie, ponieważ nieuchronnie prowadzi do konfliktów społecznych i złych relacji międzyludzkich. Życie bez sumienia to życie pełne krótkoterminowych satysfakcji i długoterminowych konfliktów. To życie bez wolności i spokoju. Ale w przeciwieństwie do psychopatów, większość z nas rodzi się z dobrym, funkcjonującym sumieniem, więc zamiast cierpieć z powodu braku sumienia, cierpimy z powodu dobrowolnego tłumienia i naruszania naszego sumienia. Ponieważ nie jesteśmy psychopatami, nie możemy uciec od naszego sumienia. Nawet jeśli je tłumimy i łamiemy, powraca, by nas prześladować i torturować. W Zbrodni i karze Dostojewskiego główny bohater Raskolnikow popełnia morderstwo, aby udowodnić sobie, że jest poza kategoriami dobra i zła. Podwójne zabójstwo uchodzi mu na sucho. Nikt nigdy się o nim nie dowie. Ale zamiast szczęśliwego zakończenia przez resztę powieści, Raskolnikow pogrąża się w szaleństwie i samookaleczeniu. What unfolds over the rest of the novel is Raskolnikov's descent into madness and self-torture. Zrobił coś, co naruszyło jego własne sumienie, w wyniku czego stracił wewnętrzny spokój i wartość, i wolność. Tak więc naprawdę ważną rzeczą dla nas jest oparcie się pokusie tłumienia i naruszania własnego sumienia. I to jest mądrość, której próbowali nas nauczyć mędrcy, tacy jak Miyamoto Musashi. Mówią, że desperackie czasy, takie jak bycie na skraju ubóstwa, wymagają desperackich środków. To właśnie wtedy pokusa stłumienia własnego sumienia jest największa. Kiedy nasze przetrwanie jest zagrożone, wielu z nas, jeśli nie większość z nas, znajdzie powód, by stłumić swoje sumienie, aby móc zrobić to, co należy zrobić, aby przetrwać i prosperować. Dla wielu z nas pokusa ta okaże się zbyt wielka, by się jej oprzeć. Ale mędrcy z przeszłości uczą nas, że musimy się jej oprzeć, ponieważ zbrodnie, które popełniamy w wyniku tłumienia i naruszania własnego sumienia, powrócą, by nas torturować. A życie bez zdrowego sumienia jest bardzo, bardzo trudne. Przetrwanie kosztem własnego sumienia nie jest tego warte. Jak powiedział Sokrates, trudność, moi przyjaciele, nie polega na unikaniu śmierci, ale na unikaniu niesprawiedliwości, ponieważ ta biegnie szybciej niż śmierć. I jak Musashi radził nam ponad 2000 lat później, możesz porzucić własne ciało, ale musisz zachować swój honor. Jedynym sposobem, w jaki możemy oprzeć się pokusie stłumienia i pogwałcenia własnego sumienia, jest wierzyć tak jak Musashi, że nasz honor jest cenniejszy niż nasze własne życie. Ponieważ tylko wtedy, gdy cenimy nasz honor ponad własne przetrwanie, staniemy się odporni na trudności i tragedie życiowe, które często zmuszają nas do pójścia na kompromis w kwestii naszej integralności. That often force us to compromise on our integrity.